Naprawdę jestem spokojny. Przede wszystkim cieszę się bardzo z tego, że kampania przebiegała tak, jak właśnie przebiegała, że jeżeli dochodziło do polemik, to tylko i wyłącznie merytorycznych. Myślę, że nawzajem wzbogacaliśmy swoje programy i o to chodzi, bo niezależnie od wyniku najistotniejsze jest to, czy w Lublinie rzeczywiście nastąpi przełom, bo on jest konieczny. Myślę, że jednak w mieście będzie wyższa frekwencja. Natomiast w województwie pragnę zwrócić uwagę, że nawet w ostatnich wyborach prezydenckich w województwie ona nie była za wysoka, ale w samym mieście była wyższa. Także sądzę, że jednak w Lublinie przekroczymy 40%. Jestem doświadczonym politykiem, jestem posłem. Co się stanie, to się stanie. Mam jeszcze ten rok roboty ciężkiej. Tomek też. Tomek. 40% to jednak mało. Potem państwo wyborcy mają pretensje do nas, prawda? Ale w końcu, jeżeli człowiek czegoś wymaga od ludzi, który się wybiera, to należy uczestniczyć w tym, że mam nadzieję, że ta frekwencja będzie wyższa. No zobaczymy. Wszystko jest w rękach mieszkańców Lublina, w zależności od tego, jak ocenili nasz program. Państwa, którzy startowali, że tak powiem, do Urzędu Miasta, jak ocenili mnie jako człowieka, jako tego, który prezentował program. Zobaczymy, wszystko w rękach wyborców. Pokornie przyjmiemy każdy wynik. Piotr Boroń 1,3%, Stanisław Żółtek 1,2% i na szóstym miejscu Stanisław Wierzyk. Dość wysoka, jak na wybory samorządowe, 44,9%. Jeżeli frekwencja będzie duża, to moje szanse będą wzrastały. No i teraz będzie zależało, czy to, co wyborcy, mieszkańcy mówili, czyli na partie polityczne, czy poszli na człowieka głosować, czy na partię polityczną. Wiele niewiadomych. Ja mam nadzieję, że to poparcie, ta sympatia, z którą się spotykałem, przełoży się na wynik wyborów. Ja chcę pracować, ja wiem, jak pracować, mam duże doświadczenie, siły, energię. No ale to będzie zależało, czy mieszkańcy tą moją ofertę przyjmą. Ja się cieszę z tego wyniku w prognozie, dlatego że to byłby dla mnie bardzo dobry prognostyk na drugą turę. Chciałem przypomnieć, że przez 2 lata pracowałem jako wiceminister w Warszawie i Lublinianem jestem mniej znany niż mój konkurent, a jednocześnie traktuję, że takie poparcie, przynajmniej wyrażone w prognozie, potwierdza atrakcyjność programu, który przekazałem mieszkańcom. Traktuję kampanię polityczną jako możliwość obiektywnego zaprezentowania programu. I to oczywiście wyborcy zadecydują, kogo wybierają. W moim przekonaniu mój program i program Platformy Obywatelskiej jest atrakcyjny dla Lublina.